Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Trafiamy do Pytlówki, uroczego miejsca na ziemi świętokrzyskiej. Anna i Michał Sokalscy prowadzą gospodarstwo specjalizujące się w produkcji warzyw. Goście, którzy do nas przyjeżdżają, do naszej agroturystyki, przyjeżdżają często z dziećmi. I te dzieci, aż widać, pałają taką żądzą przebywania ze zwierzętami, z kapslem, z owcami, z kurami i chcą wiedzieć o nich jak najwięcej. Stąd też na początku oprowadzaliśmy je, pokazywaliśmy, jak żyją, gdzie śpią. Bieraliśmy razem jajka, dużo rzeczy robiliśmy razem, natomiast było to takie niesformalizowane. W tym momencie mamy całe lekcje, całe warsztaty, taki program, który realizujemy razem z dziećmi. Przystąpienie do sieci zagród edukacyjnych pozwoliło nam zobaczyć, jak inni gospodarze radzą sobie i pokazują dzieciom. Czyli mieliśmy taką styczność z innymi ludźmi, korzystaliśmy z ich doświadczeń. Patrzyliśmy, jak to robią na zachodzie. Okazuje się, że nasi tutaj rodacy, nasi gospodarze robią to jeszcze lepiej i naprawdę możemy być dumni z tego, jak pokazujemy, jak przekazujemy wiedzę i jak ciekawe to może być. Gdzie znajdziemy jajka? W kurniku. To poproszę dwie osoby najpierw ze mną. Poszukamy tych jajek. Proszę, w koszyczku przyniesiemy, żeby nam się nie potłukły i będziemy chodzili po dwie osoby. Myślę, że każdemu sprawia radość pokazanie tego, co się potrafi. Komuś, kto jest pełen takiej właśnie żądzy wiedzy. Znajdź skarby ukryte w jajku. A co się mówi, że jest największym skarbem dla człowieka? O co się często modlimy? O dziecko. O dziecko, o życie. O co jeszcze? O szczęście. O szczęście. O zdrowie. O zdrowie. Czyli coś, co może nam dać zdrowie, będzie naszym skarbem. Idźcie, przejdźcie się, poszukajcie czegoś, co może być związane z witaminami, z minerałami. Chłopaki, wy rozejrzyjcie się dobrze. Witamina B. Witamina B już mamy, wiemy, że jest w jajku. Witamina E. Witamina E, dajcie to tutaj. Woda. Woda, oczywiście, że jest potrzebna dla organizmu, bierzcie to. Jejku, ile tych skarbów mamy w jajku? Wow, są mi tłuszcze, jest białko, lecytyna. Białko, aminokwasy, woda, witamina B, tłuszcze, witamina A, błonnik, lecytyna, cholesterol, witamina E, sole mineralne. Pytlówka to dla dzieci istny raj. I chociaż zabawy są proste, to jednak dają ogromną radość i jeszcze większą satysfakcję. Szczególnie jeśli wykona się coś samemu. Takie warsztaty blisko natury wspomagają także nauczanie historii czy geografii. Tego typu zajęcia są bardzo potrzebne. Polecam innym nauczycielom, dzieciom, aby korzystały z tego typu zajęć. Tu właśnie, w miejscu, gdzie mamy kontakt bezpośredni z przyrodą, gdzie możemy dotknąć, zobaczyć, powąchać, poczuć to, co tak naprawdę jest bardzo ważne w edukacji z dziećmi, w pracy z dziećmi. A każda pora roku, szczególnie w produkcji roślinnej, daje inne doświadczenia. Wiosną dzieci uczą się przygotowywać ziemię pod uprawę w ogrodzie, siać ziarno, latem obserwują wzrost roślin, a jesienią zbiory. Pokażemy Wam maszyny, których używamy w gospodarstwie, żeby tą ziemię uprawiać, żeby nam jakieś roślinki wyrosły, a na tej ziemi rośnie nam na przykład zboże, warzywa, rośnie nam ziemniak, owoce, pewnie, że tak. Albert, wiesz, co to jest, prawda? Puk. Puk. Do czego nam służy puk? Do olania, żeby spurchnić, żeby lepiej szyszało. Doskonale. Brony, które to są brony? Te. Świetnie. Uwaga, słuchajcie, szukamy biało-czarnego szkodnika. Wrzucaj do słoika, wrzucaj do słoika. Zaraz zobaczymy, ile mamy tej stonki. Co z nimi zrobimy? Może damy je kurom, jak myślicie? Roślinki nam wyrosły, to trzeba najpierw je zasadzić albo zasać. Przyszykowałam na dzisiaj nasionka w
fasolki szparagowej, ale będę miała prostą fasolkę. Zasypujemy nasionka, żeby ziemią były przykryte. Nasionko wykiełkuje, puści nam takie pędy z tego nasionka, które wyjdą nad ziemię, a tutaj, słuchajcie, rośnie fasolka, która była siana jakiś miesiąc temu. Deszcz idzie szybciutko, bo nas zaraz złapie. Chowamy się do folii! Do folii! Do folii! Do folii, do folii! Najbliżej! To ja wam powiem, jak się pomidory uprawia. Gdyby one nie były podwiązane, to one by nam się łamały pod ciężarem pomidorów. Zobaczcie, jak rośnie pomidor. Jest tak, jest jedna główna łodyga, prawda? I przy liściach idą nam takie boczne pędy. Zobaczcie tutaj. I je trzeba wyłamywać. Polecam serdecznie, jeżeli Państwo będą jechali gdzieś na wakacje, na krótki pobyt, proszę zerknąć na stronę zagród edukacyjnych i może wtedy wybrać dwa w jednym. Fajny nocleg i połączony z nauką. Przebywanie w gospodarstwie razem z gospodarzem, który jeszcze coś przekaże, jakąś wiedzę. Myślę, że jest to bardzo ciekawy pomysł, a dzieci wyjadą z czymś więcej niż tylko z pamiątkami. Zostanie coś w ich głowach, może w sercach też. Nauczyłem się, że trzeba zbierać stonki, żeby nie jadły ziemniaków. Bardzo fajnie, podobały mi się takie zajęcia. Chciałabym mieć takie zajęcia jeszcze raz. Ja zapamiętałam, jak sadziliśmy fasolę. Nauczyłam się też, że fasolę trzeba sać 15 mm. Najlepsza nauka wiedzie przez zabawę. Gospodarze proponują więc rozliczne gry. Oczywiście im bliżej natury, tym lepiej. Dzieci mogą więc odkrywać tajemnice jajka, spróbować swoich sił w zbożowym quizie, rozpoznawać odgłosy zwierząt. A niewątpliwie świetną zabawą jest też mielenie na żarnach, cepowanie, przędzenie wełny czy darcie pierza. Dziękuję Wam bardzo, że mi pomogliście, mi i żonie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Przyjedziecie jeszcze? Tak! Zapraszam do Pytlówki! Ogólnopolska sieć zagród edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Gospodarstwom starającym się o przyjęcie do sieci pomagają i udzielają rekomendacji wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.